użyć, możemy wymienić. To tak przykładowo dzisiaj, bo oczywiście na nie wszystkie nie mamy czasu, ale przykładowo wśród nich możemy wymienić. Brak faktycznego uczestnictwa w kanoniczno-duszpasterskim przygotowaniu do zawarcia małżeństwa. Natomiast rekompensowany jest ten brak uzyskiwaniem wymaganych zaświadczeń czy dokumentów po tzw. znajomości, a także nabywaniem wymaganych zaświadczeń i metryk kościelnych poprzez transakcje finansowe. Kolejne zagadnienie to rozpoczynanie życia z tak zwaną czystą kartą poprzez ponowne przyjmowanie Chrztu Świętego. I kolejna kwestia to wprowadzenie w błąd wspólnoty Kościoła ze względu na zatajenie przed tą wspólnotą zmiany płci, co w konsekwencji powoduje usiłowanie zawarcia małżeństwa przez osoby o tożsamych płciach biologicznych. I teraz przechodząc do pierwszego zagadnienia, wybraliśmy na dzisiaj na początek kupowanie zaświadczeń metryk kościelnych i tutaj już głos oddaję księdzu doktorowi. Tak jak powiedziała pani profesor, przed zawarciem związku małżeńskiego musi być przeprowadzone badanie kanoniczno-duszpasterskie. Zacznę może od tego, żeby przypomnieć, że takie badanie kanoniczno-duszpasterskie, ono przebiega w parafii, powinno przebiegać w parafii, mieć miejsce w parafii, w której będzie zawarty związek małżeński. Ale są też inne możliwości. Czasami to kanoniczne badanie, kanoniczno-duszpasterskie badanie może być przeprowadzone, jeżeli któryś z nurturientów nie jest z parafii, gdzie jest zawierany związek małżeński, jest przeprowadzone w parafii zamieszkania nurturientów. I w sytuacji, jeżeli ślub nie jest w parafii zamieszkania i ten protokół przedmałżeński był spisywany gdzie indziej, to mamy dwie możliwości. Albo parafia, która przeprowadza to badanie, wystawia licencję do parafii, gdzie jest zawierany związek małżeński, albo czasami wystawia tylko taką zgodę, żeby ten protokół przedmałżeński, to badanie było przeprowadzone właśnie tam, gdzie jest związek małżeński. I teraz chcę się skupić właściwie na takim jednym bardzo ciekawym kazusie, który miał miejsce teraz akurat u nas w diecezji lubelskiej, w diecezji lubelskiej w lipcu. A mianowicie do księdza proboszcza parafii, akurat takiej katedralnej w Lublinie, zgłosili się nurturienci, którzy wyrazili chęć zawarcia małżeństwa właśnie u niego w parafii, w archikaterze. Okazało się, że są to państwo, którzy nie są w ogóle związani na dzień dzisiejszy z Lublinem, nie są związani z archikatedrą, to są osoby z Warszawy. I ksiądz akurat poradził się kurii, zadzwonił do kurii z pytaniem, że ma takich nurturientów, ale ci nurturienci nie przywieźli licencji ze sobą, tylko przywieźli protokół, właśnie ten badań przedmałżeńskich, protokół z rozmów duszpasterskich-kanonicznych, który był sporządzony w Warszawie. No i pytanie księdza proboszcza, czy on na podstawie tego protokołu może podjąć dalsze kroki, bo nie ma licencji, a licencja wiadomo, to jest tak jakby skrót, wypis z protokołu o tym, że właśnie między innymi nie ma żadnych przeszkód do zawarcia tego związku. I pytanie proboszcza, czy na podstawie tego protokołu on może podjąć dalsze kroki w celu zawarcia przez tych młodych ludzi małżeństwa. Gdzieś umknęło pytanie w tym wszystkim, skąd ten protokół ksiądz proboszcz ma. Czy ten protokół przyszedł z parafii, został wysłany z parafii, z Warszawy, czy został wysłany z kurii warszawskiej, czy też ci młodzi ludzie przywieźli sami. I to pytanie rzeczywiście nie padło, ale proboszcz usłyszał odpowiedź, że no jeżeli ma protokół przed sobą, to może podjąć dalsze formalności. No i rzeczywiście
doszło do, już tak w skrócie mówiąc, do zawarcia tego związku małżeńskiego. Kiedy związek małżeński jest zawarty, do miejsca, gdzie był ten protokół spisywany, gdzie była ta rozmowa, tak jak i do miejsca chrztu nuptujentów, należy wysłać adnotację o tym, że rzeczywiście to małżeństwo zostało wtedy zawarte, kto był szafarzem i te podstawowe wiadomości. I taka adnotacja z parafii katedralnej w Lublinie rzeczywiście została wysłana do parafii, gdzie te rozmowy były przeprowadzone. Za kilka dni po wysłaniu tej adnotacji zadzwonił ksiądz proboszcz z parafii właśnie warszawskiej z zapytaniem, co ma zrobić z tak zwaną właśnie netemerką, z tą adnotacją właśnie zawarcia małżeństwa, co ma zrobić, bo on nie wie, gdzie to wpisać w ogóle, dlatego że on żadnego protokołu nie sporządzał z tymi młodymi ludźmi, że żadnego badania nie przeprowadzał. I ksiądz w kancelarii, który miał przed sobą dokumenty, dopytał, czy ksiądz jest z tej parafii, podał nazwiska tych ludzi jeszcze raz, jakieś tam dane. I proboszcz tamten mówi z Warszawy, że nie, ja absolutnie żadnego protokołu nie spisywałem. No ale czy ksiądz proboszcz się nazywa tak, tak i tak? No tak, rzeczywiście. No to proboszcz mówi, to w takim razie bardzo proszę o zrobienie mi zdjęcia chociażby z pierwszej strony protokołu i z ostatniej, tam gdzie są podpisy, pieczątki i proszę mi przesłać to, to zweryfikujemy. No i zostało wysłane to zdjęcie, proboszcz popatrzył i mówi, po pierwsze, to nie jest absolutnie moje pismo, po drugie, tam jest pieczątka, ja absolutnie nie mam takiej pieczątki z akurat zielonym tuszem zrobiona i tak dalej. I po trzecie, podpis, który tam widnieje, to też nie jest absolutnie mój podpis. No i co się okazało, już tak idąc bardzo na skróty, okazało się, że mamy przed sobą sfałszowany protokół z rozmów kanonicznych duszpasterskich. I teraz rodzi się od razu na dzień dobry pytanie, dlaczego strony zadały sobie tyle trudu, żeby sfałszować ten protokół. I wiadomo, od razu się nasuwa, no trzeba wezwać strony i porozmawiać z nim. Ale też, żeby wezwać strony i porozmawiać, to do pewnych rzeczy trzeba dojść, pewne rzeczy trzeba ustalić. I zabraliśmy się akurat w sądzie w Lublinie za ustalanie po kolei, które dokumenty, które są też allegatami, czyli dodatkami do tego protokołu, które są prawdziwe, które są rzeczywiście fałszywe, podrobione. I jedna rzecz już wiemy, że został podrobiony cały protokół, został podrobiony podpis proboszcza, została podrobiona pieczątka parafii, w której był spisywany ten protokół i pieczątka akurat kuli warszawskiej, która widnieje też na tym protokole. Jedyny mankament tak naprawdę protokołu, akurat mam go przed sobą, który można zauważyć, który nie został dostrzeżony, to jest taki, że na tym protokole jest wpisany numer księgi małżeństw, czyli strony te przywożąc, nuptujenci przywożąc protokół, na tym protokole już był numer z wpisu do księgi małżeństw, który to akt spisuje się przed samym zawarciem małżeństwa. Ale gdzieś na tłoku pewnie różnych spraw kancelaryjnych ktoś tego nie zauważył. Teraz tak, wiemy, że mamy sfałszowany protokół. Pytanie, tak jak powiedziałem, dlaczego? Pierwsza myśl nasuwa się, że być może któraś ze stron nie była stanu wolnego. No i uruchamiamy różnego rodzaju ścieżki. Okazuje się, docieramy gdzieś do Urzędu Stanu Cywilnego, okazuje się, że tam jest wszystko w porządku. Że według prawa cywilnego strony były stanu wolnego. Więc zabieramy się za kolejne dokumenty, które są z tym protokołem. Są nauki przedmałżeńskie, które zostały dołączone, to są allegata przedślubne te. I zaczynamy dzwonić do ośrodka, gdzie między innymi te nauki były prowadzone. Dzwonimy, okazuje się, że ksiądz, który niby prowadził te nauki, on prowadził w tym ośrodku nauki, ale to było 2 czy 3 lata temu, jego już w ogóle tam nie ma.
pokazujemy mu ten podpis, mu przesyłamy. On mówi, no to nie jest mój podpis, ja się tak nazywam, oczywiście to nie jest mój podpis, nie jest moja pieczątka. Za chwilę docieramy do pani, która odpowiada za poradnię rodzinną. Pani mówi, oczywiście ja tam pracowałam kiedyś, ale to absolutnie nie jest mój podpis, ja tam już ileś nie prowadzę tych spotkań w poradni rodzinnej. Czyli bierzemy kolejny dokument, w którym są właśnie te nauki przedmałżeńskie, mam te dokumenty wszystkie akurat przed sobą i na naukach przedmałżeńskich mamy sfałszowanych kolejnych kilka rzeczy, kolejnych pieczątek. Diecezjalny doradca życia rodzinnego, pieczątka tego księdza, który prowadził te nauki, pieczątka ośrodka i kolejna pieczątka parafii i diecezja, która tutaj warszawsko-praska. Więc mamy kolejne sfałszowane dokumenty. Dalej, przed zawarciem związku małżeńskiego musiały być wygłoszone gdzieś zapowiedzi. Bierzemy dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedślubnych. Okazuje się, też idąc tak na skróty, że ten dokument też jest sfałszowany, że żadnych zapowiedzi przedślubnych nie było. No i docieramy do dokumentu, który tak naprawdę powinien być sednem, do dokumentu najważniejszego przy przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich. Docieramy do świadectwa chrztu, bo w świadectwie chrztu no będziemy mieć adnotację o bierzmowaniu, będziemy mieć adnotację o tym, czy ktoś jest stanu wolnego. Sprawdzamy świadectwo chrztu akurat pani, narzeczonej. Okazuje się, że to jest pani z Lublina, dzwonimy do parafii, jest wszystko w porządku. W takim razie dzwonimy jeszcze raz do parafii chrztu narzeczonego, żeby zostało sprawdzone w księgach chrztu, czy w ogóle taki chrzest był, czy ten dokument może też jest podrobiony odnośnie chrztu. Udaje nam się dodzwonić do tej parafii, akurat to jest diecezja płocka i ksiądz sprawdza, mówi tak, pod takim numerem rzeczywiście jest sporządzony akt chrztu dla takiej osoby. To o co chodzi? Pytamy o bierzmowanie, bo wiadomo, że w księdze chrztu będzie adnotacja o bierzmowaniu. Tak, jest rzeczywiście bierzmowanie odnotowane, że taka osoba zawarła bierzmowanie. No i teraz pytanie, kolejne pytanie jeszcze raz się rodzi. Więc po co? Więc po co? Po co było to wszystko fałszować? Po co było to wszystko podrabiać? I gdzieś w takiej burzy mózgu zainteresowała nas właściwie jedna rzecz, która była potem niejako kluczem do rozwiązywania tego tematu, a mianowicie, że bierzmowanie było zawierane rok przed zawarciem właściwie małżeństwa. A to dotyczy już osoby, która gdzieś tam jest po 30 lat. I mówimy, to zapytamy jeszcze o ten temat zawarcia bierzmowania w parafii bierzmowania. I dzwonimy do parafii bierzmowania, co się okazuje, że wtedy i wtedy absolutnie nie było takiego bierzmowania. Że w tej parafii pod podaną datą nie był bierzmowany. No i teraz zobaczmy, rodzi się pytanie, bierzmowania nie było, to jest parafia akurat w Warszawie, gdzie to bierzmowanie miało być, a w parafii chrztu, w księdze chrztu jest zrobiony zapis o bierzmowaniu. Czyli ktoś dokonał w księdze, w akcie chrztu, dokonał wpisu o tym, że ta osoba była bierzmowana. I teraz no, na podstawie czego się dokonuje? Dokonuje się na podstawie zaświadczenia, które przyszło też z tej parafii. No i teraz, kiedy właściwie już wiemy, co mamy sfałszowane, wzywamy te osoby, bo już wiemy, na jakiej płaszczyźnie rozmawiać. Wzywamy te osoby, oczywiście jest przez sąd lubelski wyznaczony jakiś tam termin, kiedy te osoby mają się zgłosić. I pani akurat ta już zawarła związek małżeński, no nie wytrzymując pewnie też nerwowo, dzwoni, akurat ze mną rozmawiała i mówi, proszę księdza, no mamy wezwanie do sądu, pewnie chodzi o to, że nie podaliśmy prawdziwych danych odnośnie naszego zamieszkania.
Ja mówię, no wie pani, no nie będziemy akurat przez telefon o tym rozmawiać, zapraszam wtedy do sądu. Ale pani mówi, no to jest tam termin za 10 dni bodajże, ja nie wytrzymam, proszę ksiądz wcześniej jakby nas umówi. I wywiązała się jakaś tam dyskusja, że oni przyjadą rzeczywiście wcześniej i przez telefon ona jeszcze raz mi mówi, że ale wie ksiądz co, to ja wiem, że tam chodzi o te dane. Ja mówię, jeżeli pani w ten sposób ze mną rozmawia, to ja nie wiem, czy to spotkanie jest w ogóle potrzebne. Może po prostu my przekażemy do prokuratury te wszystkie dokumenty i szkoda się nawet spotykać. No i w tym momencie pani zeszła z tą i mówi, że wiedza, to my jak przyjedziemy, to my wszystko powiemy, jak było. No i okazało się, że rzeczywiście przyjechali do Lublina, spotkali się z panią mecenas też, która reprezentowała nas. I bo nie mamy też czasu na dłuższą opowieść, bo to można by było bardzo długo opowiadać. Co się okazuje? Pan akurat, ten narzeczony, przekazał mi w ogóle korespondencję, którą prowadził z kimś, kto mu pomógł, w cudzysłów, załatwić te wszystkie formalności. I w swojej naiwności, myślę, że naprawdę w swojej naiwności, ten człowiek w ogóle myślał, że rozmawia z jakimś księdzem. Zaczęło się od tego, to co pani profesor na prezentacji pokazała, zaczęło się od tego, że wiedząc, że nie ma sakramentu, nie ma przyjętego sakramentu bierzmowania, wiedząc o tym, miał taką świadomość, że bez bierzmowania nie można absolutnie zawrzeć związku małżeńskiego. I wpadł na genialny pomysł, że to on to bierzmowanie sobie załatwi, że kupi sobie po prostu to bierzmowanie. I wynalazł na Elixie ogłoszenie. Nawet to ciekawa sytuacja, mówię, że myślał, że rozmawia w ogóle z księdzem, bo wpis w telefonie miał ksiądz bierzmowanie. Korespondencja, którą mam przed sobą akurat, jaką wymienia z tym człowiekiem. Do tego człowieka mówi tak. Szczęść Boże, dzwonię z OLX, interesuje mnie bierzmowanie. I odpowiedź. Witam serdecznie, do sakramentu bierzmowania bardzo proszę o następujące dane. I są dane wymienione, oczywiście imię, nazwisko, imię do bierzmowania, jakie pan chce wziąć, data, miejsce urodzenia, data chrztu, numer aktu chrztu, nazwa i adres parafii chrztu, imię, nazwisko świadka bierzmowania, pełne dane do wysyłki oraz numer telefonu dla kuriera. Koszt to 330 zł płatne przy odbiorze paczki. No i teraz pan musiał się pofatygować też i pojechać do parafii swojego chrztu, żeby znaleźć numer aktu chrztu, bo przecież temu komuś na liście musiał podać numer aktu chrztu. Koszt 330 płatny przy odbiorze paczki. No i akurat jest korespondencja, on wymienia swoje dane, jaka parafia, wszystko, swoje imię do bierzmowania oczywiście i odpis w tamtą stronę przyjmuje do realizacji. No i potem za chwilę, dzień później, czy dwa dni później, witam serdecznie, dokumentacja kościelna została nadana, przesyłkę w ciągu 24-48 godzin dnia dzisiejszego dostawczy kurier in post. Bardzo prosimy o polecenie i przekazanie tego numeru swoim znajomym. Pozdrawiamy serdecznie. Więc pan takim oto sposobem załatwił sobie sakrament bierzmowania. I co zrobił? Otrzymał świadectwo bierzmowania i pojechał jeszcze raz do parafii chrztu, drugi raz pojechał i wręczył to świadectwo i ktoś na podstawie tego świadectwa w akcie chrztu oczywiście dokonał mu wpisu o bierzmowanie. I za chwilę ten pan ośmielony, tak super cudownym załatwieniem sprawy, pisze znowu do tej osoby. Witam, chciałbym zapytać, czy protokół przedmałżeński możemy zrobić? Z góry dziękuję za informację, opis. Tak, oczywiście. Więc on, jaki koszt, jaki czas i czy spowiedź też do tego ślubu. Ponieważ brak czasu. No i oczywiście napisał kiedy termin ślubu i odpowiedź jest taka. Protokół przedmałżeński wraz z poradnią, koszt 533 zł. Wysyłka pobraniowa. Prosimy o wasze imiona, nazwiska
parafie, do których należycie oraz pełne dane do wysyłki oraz numerem do kuriera. I ten pan pisze jeszcze dwa. A spowiedź i odpowiedź też mamy. 833 zł zrobimy za wszystko. No i podali dane i tak dalej. No i potem kwestia nauk małżeńskich, to już tak. O tym, co mówiłem, już nie będę opowiadał. I puenta jest taka, kiedy też rozmawiam z tym państwem, z tymi ludźmi, już po przesłuchaniu, tak już jak emocje też opadły, mówię, dlaczego to zrobiliście? Dlaczego państwo to zrobili? Ta żona obecna mówi, a wie ksiądz, zrobiliśmy, bo brakowało nam czasu. Ja mówię, a ile czasu poświęciliście na to załatwianie, na to wszystko? A ona mówi, no wie ksiądz, tak, no z tym człowiekiem gdzieś tam, w końcu my się spotkaliśmy z Oliksa, no to w Warszawie chyba ze 3 razy go w sumie widzieliśmy. No bo te nauki gdzieś tam pojechaliśmy jeszcze. Mówię, a ile was to kosztowało wszystko, jak tak zbierzecie to wszystko razem? No około tam 5 tysięcy, prawda? I ja im mówię, zobaczcie, pójście do kancelarii, przeprowadzenie tych rozmów kanoniczną z duszpasterskich, godzina czy 2 godziny w kancelarii, prawda? Pójście na nauki, dzisiaj nauki można w wielu miejscach odbyć w systemie weekendowym, to jest 1 weekend. Czy tak naprawdę zaoszczędziliście na tym czasie? Pomijam już dalszą rozmowę, bo rzeczywiście szkoda było dyskutować, ale to jest jeden problem, między innymi, który był go zasygnalizowany. Dobrze. Tutaj na tym slajdzie są wymienione te dokumenty, które do ślubu można sobie kupić właśnie na OLX. Na wcześniejszych slajdach specjalnie tak jest slajd tutaj umieszczony, żeby nie było widać danych tego, który ogłasza, bo tam jest ujawnienie tych danych oraz także numer telefonu, dlatego tak przygotowaliśmy slajd, aby tego nie było widać. Natomiast na końcu wymieniliśmy te dokumenty, które za pośrednictwem tej osoby poprzez stronę sklep OLX można kupić. Problemem, który również w tym kontekście się pojawia, to jest ponowny chrzest. Tutaj z kolei możemy sobie kupić świadectwo chrztu na tej stronie internetowej i ktoś sprawę tak załatwia, ale też chcę zwrócić uwagę na to, że obserwujemy w Polsce taką turystykę sakramentalną. Jak nie da się w jednej diecezji, to da się w drugiej. Jak nie w tej parafii, to w innej. I czasami, jeżeli ktoś ma nieuregulowaną sytuację ekonomiczną, jest po rozwodzie cywilnym, ale na przykład albo nie uzyskał stwierdzenia nieważności małżeństwa, albo nawet się o nie nie starał. No i planuje zawrzeć kolejny związek kościelny. No to żeby nie przechodzić całej procedury, żeby nie wiadomo do końca, czym ten człowiek też jeszcze się kieruje, co ma w głowie, no to jedzie sobie albo na drugi koniec Polski, albo do innego kraju i przystępuje do sakramentu chrztu jako osoba dorosła. I dostaje nową metrykę, tam jest porządek w papierach, nie ma żadnych adnotacji. Mówią o sobie, że są free, no i życie zaczynają z tak zwaną czystą kartą. Problemem, na którym teraz przez te kilka minut chciałabym się skupić, to zmiana płci w kontekście zawierania sakramentu małżeństwa. To, co jest na slajdach, to co jakiś czas będę po prostu państwu przerzucać, żebyście mogli zapoznać się z takimi informacjami. Natomiast ja nie będę się odnosić do tego, co jest na slajdach, tylko chciałam państwu opowiedzieć o sytuacji sprzed kilku lat. Kazus, o którym opowiadał ksiądz doktor, dotyczył w zasadzie kilku diecezji, bo to lubelska, warszawska, warszawsko-praska, płocka. Wszystko się gdzieś tam rozgrywało.
Natomiast kazus, o którym ja opowiem, dotyczy, miał miejsce na terenie diecezji kieleckiej. I tylko tyle powiem, jeśli chodzi o dane. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Sobota, godzina 10 rano. Sobota, dzień ślubów, wesel. Godzina 10 rano. Jeden z oficjałów polskich, czyli jeden z szefów sądów kościelnych w Polsce, odbiera telefon od swojego kolegi z następującą kwestią. Mówi: słuchaj, mój znajomy napisał mi e-mail, że wie o przeszkodzie, która zachodzi między nukturientami i nie wie, co z tym zrobić. Kwestia jest zmiany płci. Ślub o 16 dzisiaj. Była godzina 10. I tenże ksiądz oficjał poprosił o dane osoby, wobec której zachodziło podejrzenie zmiany płci. A jak się okazało, osoba, która zwróciła się do księdza, tego pierwszego księdza, razem z osobą, która dokonała zmiany płci, chodziła wcześniej do liceum i później była zaproszona na to wesele. Więc doskonale o tym wiedziała, ale sumienie ją zaczęło bryć, dlatego zwróciła się z taką kwestią do jednego z kapłanów, który powiadomił właśnie swojego kolegę oficjała sądowego. I oficjał tego sądu poprosił o te dane osoby, wobec której zachodziło podejrzenie. I powiedział, że od razu się tym zajmuje i zaraz, żeby pozostawali na łączy. Zadzwonił do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, przypomnę, sobota, już po 10 rano, i mówi: sprawa jest taka i taka. Zachodzi podejrzenie, że osoba dokonała zmiany płci. Dzisiaj jest ślub, za kilka godzin. I trzeba nam wgląd w odpis zupełny aktu urodzenia. No i pani kierownik Urzędu Stanu Cywilnego mówi: czekaj, zapłacę za zakupy, wrócę do domu, włączę system i sprawdzę. I faktycznie w ciągu 20 minut czy pół godziny była informacja, że ta i ta osoba dokonała zmiany płci. Było też orzeczenie sądu. Wszystko się odbyło tak, jak procedura na to wskazywała. Jest już informacja potwierdzona. W związku z tym oficjał tegoż sądu dzwoni do oficjała sądu, na terenie którego miał odbyć się ten ślub. Przedstawia mu sprawę. Już było dziś koło godziny 11-12. Przedstawia mu sprawę. Tamten mówi: dziękuję za informację, od razu działam. Ślub miał się odbyć w jednej z parafii zakonnych na terenie tej diecezji, o której na początku powiedziałam. I ksiądz oficjał od razu skontaktował się z duszpasterzami parafii, w której miał odbyć się ślub. Powiedział, jak wygląda sprawa. Umówił się na spotkanie. Zobowiązał duszpasterza, żeby w międzyczasie wezwał do siebie strony nukturientów i sam dojechał na to spotkanie. Ślub był zaplanowany na godzinę 16, o godzinie 14 na terenie tej parafii zakonnej odbyło się spotkanie ze stronami. Od razu się przyznały, bo biologicznie były to dwie kobiety. Okazało się, że ta, która była narzeczoną, wiedziała o wszystkim. Znały się już wcześniej, w czasach licealnych i zaraz po zakończeniu liceum.
jedna z tych kobiet za granicą poddała się wielu operacjom i zabiegom zmierzającym do zmiany płci. Nastąpiła też zmiana tożsamości. I potem wróciły do Polski jako para. Ich rodziny o wszystkim wiedziały. Natomiast zastanawiające w sprawie było to, że dlaczego to wyszło tak późno? Dlatego, że w dokumentach do ślubu, czyli w tak zwanych allegatach, o których mówił ksiądz Grzegorz, znajdowała się prośba o dyspensę od zapowiedzi i również udzielona dyspensa. Dlatego nie było zapowiedzi przedślubnych i nie wyszło to wcześniej, bo musiałyby być gdzieś ogłoszone, gdzie ktoś mógłby to wyjawić. I gdyby nie kolega ze szkoły, który wiedział o tym, był zaproszony na ten ślub i nie mógł sobie wewnętrznie poradzić z czymś takim, że dojdzie do ślubu za kilka godzin, zaalarmował, kogo uważał, że może zadziałać w tej sprawie i kwestia została, kwestia wyszła na światło dzienne. Oczywiście o godzinie 16 w kościele się nikt nie zjawił, ślub został w kościele odwołany, ale jeszcze tego samego dnia w Urzędzie Stanu Cywilnego został zawarty związek małżeński między tymi paniami biologicznymi, natomiast niebiologicznie, znaczy po tej procedurze zmiany płci, taki związek między tym nowym mężczyzną i panią został zawarty, ale z punktu biologicznego są to dwie kobiety. To, co teraz państwo widzicie na slajdach wcześniej, zobaczcie też, jak to się składa. Właśnie księdzu Grzegorzowi mówiłam, spójrzcie na datę noty Kongregacji Nauki Wiary. Data dzisiejsza, tylko 20 lat wcześniej. I też ja dzisiaj o tej nocie, czy na tą notę wskazuję w tym kontekście, że Kongregacja Nauki Wiary zdecydowanie tutaj zabroniła zawierania małżeństwa przez osoby, które dokonały zmiany płci. Regulacje odnoszące się do tych kwestii mamy też zawarte w dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski i jest to najnowszy dokument Konferencji Episkopatu Polski, który dotyczy przygotowania do zawarcia małżeństwa i w numerach 23 oraz w numerach 38 takie kwestie są tutaj podane. Natomiast w tym kontekście też czuję się w obowiązku poinformować państwa, że możliwa jest, że są sytuacje, w których Kościół uzna fakt zmiany płci i odnotuje ten fakt w metryce chrztu. Kiedy się to dzieje? Kiedy po urodzeniu dziecka płeć została źle oznaczona. Ale nie chodzi tutaj tylko o złe oznaczenie, bo się ktoś pomylił, tylko chodzi o takie też złe oznaczenie, które na przykład zostanie ujawnione po 20 latach albo i więcej. Tutaj nie ma kwestii przedawnienia, bo ktoś urodził się z cechami hermafrodyty. I jeżeli nawet po wielu latach będzie to medycznie stwierdzone, że ta płeć została błędnie oznaczona w momencie urodzenia się tego dziecka i wpisu we wszystkich dokumentach, to na podstawie dokumentacji, pełnej dokumentacji medycznej, którą trzeba przesłać do Kongregacji Nauki Wiary, kongregacja, wyłącznie Kongregacja Nauki Wiary, może zdecydować o zmianie wpisu w metryce chrztu. I teraz tak, kończąc, co zrobić, kiedy duszpasterz
będzie miał informację o tym, że jest podejrzenie czy możliwość przedstawiania się przez jednego z maturientów niezgodnie z płcią biologiczną. Po pierwsze, zażądać przedstawienia odpisu zupełnego aktu urodzenia. Jeśli to nie jest możliwe do uzyskania, bo strona tego odmawia, to przedstawić swoją wątpliwość w Urzędzie Stanu Cywilnego w celu właśnie uzyskania odpisu zupełnego. I teraz dlaczego ten odpis zupełny? Dlatego, że najczęściej posługujemy się odpisem skróconym, a w odpisie skróconym nie ma adnotacji o zmianie płci. Jest wpis o płci, ale nie ma danych, informacji dodatkowych, wniosków, zmianek dodatkowych, ani żadnych adnotacji. A w odpisie pełnym, zupełnym jest. I podobnie od razu wspomnę, sprawa się ma, jeżeli mielibyśmy do czynienia, zgłasza się osoba do chrztu, jako osoba dorosła, istnieje podejrzenie, że mogła dokonać zmiany płci, również zażądać zupełnego odpisu, zupełnego aktu urodzenia. Wspomnę na zakończenie tylko o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sprawa była przeciwko Polsce, wyrok jest z tego roku. Mężczyzna domagał się wydania mu nowego aktu urodzenia i zmian we wszystkich dokumentach metrykalnych cywilnych i Trybunał Praw Człowieka nie zgodził się na to, uznał, że nie stanowi to dyskryminacji, naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego. Natomiast w uzasadnieniu też wskazał, że oryginalność zupełnego odpisu aktu urodzenia musi pozostać ze względu na walory historyczne i ciągłość prawdziwości dokumentacji. Tyle, jeśli chodzi o te kwestie. Jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiemy. Ostatnie zdanie podsumowania jest takie, że o wielu z tych przypadków, o których mówiliśmy, być może nawet o wielu więcej, Konferencja Biskupów Polskich wie, natomiast istotną kwestią jest to, jak my sobie z tymi wszystkimi sytuacjami, z którymi się spotykamy, będziemy sobie radzić, jak będziemy na nie jako Kościół odpowiadać, aby do nich nie dochodziło. Dziękujemy Państwu za uwagę.